Subskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, zaznacz kwadracik, zapisz, jesteś na bieżąco. Daj łapkę w górę. Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii z gry The Sims 4. Jest to seria, prawdopodobnie się będzie nazywać Pani Doktor, chociaż jeszcze nie wiem. Ale poznajcie naszą piękną, nową bohaterkę. Jest to... Juliet. Jest to Juliet Lawson! Yay! I tak, jeżeli byście nie wiedzieli, to... Właśnie, to będzie pytanie na dzisiaj, czy znacie tę piosenkę, bo jest taki zespół Lawson i... Znaczy, Lawson. I mają piosenkę Juliet. I pytanie na dzisiaj to jest to, czy znacie tę piosenkę. Jeżeli ją znacie, to napiszcie, że znacie. Jeżeli nie znacie, to koniecznie posłuchajcie, bo jest po prostu przegenialna. Także zapraszam Was do przesłuchania tej piosenki i dajcie łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli Wam się seria myśli, jeżeli myślicie, że seria Wam się będzie podobać. I w ogóle. I tak, i czy Wam się Juliet podoba, też powiedzcie. Bo chciałam zrobić taką simkę troszeczkę niekonwencjonalną, o nietuzinkowym i niezwykłym kolorze włosów. Tak jak widzicie, jest średnio umalowana, ma tylko eyeliner na oczach, także żadnych tutaj dupereli nie dodawałam, bo to nie ma sensu. I to jest mieszkaniem. Słuchajcie, będziemy mieszkać w takim małym mieszkanku. Juliet jest córką dwojga dorosłych, prawie już na emeryturze Simów, którzy są bardzo bogatymi ludźmi. Dlatego właśnie Juliet, kiedy przeprowadzała się do tego mieszkania, otrzymała posag w wysokości 150 tysięcy simoleonów albo więcej i dlatego mamy taki piękny dom. Tak, to dokładnie o to chodzi. I słuchajcie, o co chodzi w ogóle w tej serii? Chodzi o to, że zrobimy sobie 100% kariery doktora. Także od razu sobie weźmiemy karierę doktora. Gdzieś tutaj znajdziemy pracę. I będziemy chodzić każdego dnia do pracy, kiedy możemy iść, tam właśnie do szpitala i będziemy wykonywać wszystkie interakcje, czyli będziemy rozpoznawać choroby, będziemy przydzielać zadania. Co jeszcze? Na początku będziemy tylko zmywać, sprzątać w ogóle. I tak po kolei od stażystki staniemy się kim? Staniemy się ordynatorem. Dokładnie tak. I słuchajcie, to jest fajne właśnie w tym mieszkaniu. Ogólnie w mieszkaniach fajne jest to, że mamy czynsz na przykład 800 simoleonów, tak w tym mieszkaniu mamy właśnie gdzieś tygodniowo 800 simoleonów i w tym mamy prąd, mamy wodę, mamy wszystko. Także nie musimy płacić dodatkowych pieniędzy, słuchajcie. Więc światło może się palić cały czas i cały czas jest pięknie, ładnie, widniutko. Tutaj mamy podwóreczko. Oczywiście to nie jest nasze podwórko. Czekajcie, gdzie jest podwórko tego miejsca. Tutaj jest podwórko tego miejsca. Będziemy sobie przychodzić na jakieś festiwale miłości czy coś w międzyczasie, między służbą a drużbą, w ogóle. I powiedzcie mi teraz, kiedy idziemy do pracy. Za 24 godziny. Czyli mamy pierwsze 24 godziny na zupełne rozpoznanie się z tym wszystkim. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie połowę rzeczy jeszcze nie pokupowałam, co powinnam kupić, ale to pewnie po prostu jak mi się przypomni, to wtedy... Aha, bo ja kuchenki nie mam. No właśnie, na przykład. Aj, typowa lama ja. Czekajcie, zaraz coś wymyślimy. Spokojnie, patrzcie. To przestawimy sobie tutaj. Ja wiedziałam, że czegoś mi brakuje w tej kuchni, naprawdę. Ale nie spodziewałam się, że kuchenki nie kupiłam. Także na chillku, na spokojnie. Lodówka, aha, lodówki tutaj nie mogę dać, bo jest to jeszcze, okej. Okay. Kupimy kuchenkę, tą taką czarną. Czarną kuchenkę w kropki Bordeaux. Okej. Okay. I teraz będzie... Aha, nie, to tego nie będę chyba tutaj dawać, bo mamy obraz tutaj. To wiecie co, ten obraz usunę. To zupełnie mi jest niepotrzebne. A zrobimy piękne... piękne rzeczy. Ja wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Ja byłam tego bardzo pewna, że o czymś zapomniałam. No ale teraz już mamy wszystko. Tak mi się wydaje, że wszystko. Zresztą to się okaże. Także zróbmy sobie pierwsze jedzonko. Nauczmy się chociaż troszeczkę gotować i... Tak!
Ten dom jest po prostu perfekcyjny, jest piękny. Jest kwintesencją tego, jak mój dom powinien wyglądać, moje mieszkanie. Kiedy dorobię się tego mieszkania. Powiem wam, że naprawdę bardzo chciałabym mieszkać w mieszkaniu i może zdobyć jakiś pomysł. Tylko pomysły akurat to nie jest działka doktora, tylko naukowca. Ale mam nadzieję, że się nie podpali to wszystko, bo nie mam alarmu w kuchni. Właśnie, nie mam alarmu w kuchni. I to jest jeszcze ten ból. Dobra, już mamy alarm w kuchni. Niech sobie tam wisi, komu przeszkadza. Weźmy sobie porcję, tak żeby była najedzona. Tutaj mamy takie małe miejsce do jedzenia, taką mini jadalnię, kuchnię już widzieliście. Mała łazienka, jakiś salon a la salon, chociaż pewnie coś tutaj jeszcze będzie dokładane. Tutaj pokój niby pokój, tutaj mamy tak naprawdę łóżko, komputer i szafkę. Zostawiam dużo wolnego miejsca, bo wiem, że później jak będziemy dostawać przedmioty z kariery doktora, to nie będziemy mieli gdzie ich poupychać. Dlatego póki co zostaje to tak, jak zostaje, a potem ewentualnie to łóżko przeniesiemy tutaj, a tutaj zrobimy po prostu taki gabinet doktorski. Także wszystko jest przemyślane i będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze, damy radę. O nie, właśnie, bo przyszedł do mnie pierwszy sąsiad. Czy zaprośmy... O, są jedzonka! Patrzcie, nie mam kosza. Nie mam kosza. Ale nie już ten kosz... Nie. Dobrze, zróbmy to inaczej. Jeżeli mamy tyle wyborów koszy, kosz na śmieci. I weźmiemy sobie kosz na śmieci, ten... O, ten będzie najlepszy, tak mi się wydaje. Tylko jakby tak stał... O, właśnie, jakoś tak bliżej tego jakby stał. Najbliżej jak się da. Okej. Okay. To wrzuci... Nie, nie wrzucimy tego do kosza. Tak zrobimy. Stąd wrzucimy. I właśnie, propos kosza. Propos kosza i sprzątania. Moi kochani, musimy zatrudnić sprzątaczkę do naszego mieszkania. Z terminarzem wizyt oczywiście, bo jakżeby inaczej. I przywitamy naszych gości. Dobra, przyjdzie w poniedziałek, czyli jutro. O, jeszcze jakaś przyszła. O, świetnie. Weź do wyposażenia. Weź to do wyposażenia. Halo! Jefana? Nie, ona zupełnie mnie nie chce. Dobra, nie to nie, bez łaski. Nie, nie grubiańskie, spokojnie, zabawne przywitanie, spokojnie. Bo już widzę, że próbujemy tutaj wejść na wojenną ścieżkę z sąsiadami. I to się może bardzo, bardzo, bardzo źle skończyć. Dobrze, chodź, jak porozmawiajmy wszyscy. Ja chciałam w ogóle to jedzenie przystawić, ale nie mogę, bo jest poza granicami mojej działki. Także postawmy jedno tam, drugie tam, też ktoś zje może kiedyś. Nie, 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 spokojnie. Nie, Misia, nic się złego nie dzieje. Chodź, porozmawiasz sobie z innymi simami. Spokojnie. Juliet, bądź odważna. Pokaż, ile masz w sobie siły. Będziemy mieli do kogo dzwonić, kiedy towarzystwo nam skoczy w dół. Bardzo dobry pomysł. No ja też się cieszę, że udało nam się pogadać. Towarzystwo mi w górę wejdzie. Teraz widzimy sobie na dwór w ogóle, zobaczymy, co tam na dworze się dzieje. Może jak coś grajkowie są, czy coś? Nie wiem. Właśnie od dawna marzyłam, żeby zrobić serię w mieszkaniu i miałam to nowe życie Belli Ćwir, ale ten save mi się zwalił, tak jak pamiętacie. Potem były wampiry i tak pomyślałam po tych wampirach, dobra, zrobimy challenge. A po challenge'u zrobimy coś w mieście. I to jest ten moment, kiedy robimy coś w mieście. No. Siusiu? No to idź, Siusiu, nie ma problemu. I możesz pograć w grę wieloosobową z nimi. Z wszystkimi. O! Widzisz, jak będzie fajnie? Wszyscy przyjdą pograć. A gdzie jest ten trzeci? A, jest, dobra. Tylko brakło dla niego miejsca siedzącego, ale chyba to nic. To chyba nic. Nic się chyba złego nie stało. Charakterystyka geniusza, tak.
kupiła mi kilka rzeczy, które mogą mi się przydać. Na przykład geniusz. No, zaraz miśki sobie pójdą i stwierdzą, że było beznadziejnie, więcej nie przyjdą. Ale to nic, naprawdę nic. Będziemy dzwonić. Nie mogę zakończyć, bo powiedzą, że nie chcę. Okej, dobra, czyli jednak chcieli się ze mną. Będą chcieli do mnie przyjść, a ten ziomek nie był z komitetu powitalnego. Gdzie oni poszli w ogóle, nie wiem. Tutaj nie ma nikogo, tutaj. Ja muszę w ogóle sprawdzić, czy tutaj ktoś mieszka tak naprawdę, bo nie jestem tego pewna. Tak, jeżeli to jest jedno mieszkanie, to ja pozdrawiam. To mieszkanie jest troszeczkę większe i ładniejsze. Ale to mi się wydawało takie idealne dla nas, naprawdę idealne, bo większego mieszkania tak naprawdę nie będziemy potrzebować. Okej, mamy godzinę 15. Wieczorem, tak, zawsze będę się gubić, w którym kierunku jest podwórko. Gdzie jest podwórko? Tutaj. Czy coś się tutaj w ogóle ciekawego dzieje? Malowanie murali i budki z jedzeniem. Nie, póki co nic się ciekawego nie dzieje, a w malowaniu jesteś słaba. Nie chcę jej rozwijać jakiegoś malowania, szydełkowania czy coś, bo to nie ma zupełnie sensu, to nie o to chodzi. Zobaczmy. Tak, malowanie jej wybrałam tutaj. 10 punktów, jej! Zupełnie nie mam pojęcia, co bym mogła jej dać. Mogę jej dać fortunę na bajecznie bogatą, czyli to, co mieliśmy wcześniej. Ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Tak, dajmy jej fortunę na bajecznie bogatą, bo pani na Włościach chciałaby mieć dom wart 350 tysięcy symolonów i 20 kolumn, co mi się tutaj w ogóle nie zmieści. Aha. No. Tak, no to jeszcze 50 tysięcy simoleonów. Ej, ja wiem, że to był cheat. Ja wiem. Ale come on. Ona pochodzi z bogatej rodziny. Ale w sumie mogłabym to kupić. Dobra. I więcej nie cheatujemy w tej serii, kochani. Ja wiem, że wy byście chcieli, żebym cheatowała, ale ja nie cheatuję zbytnio. Jedzonko, higiena. Dobra, godzina 16. Wyjdźmy na ten dwór tutaj tak naprawdę, bo. A, znowu zgubiłam podwórko. Tutaj. Bo nie ma co robić w mieszkaniu, kiedy można wyjść na dwór wieczorkiem. O, możemy poznać nowych ludzi. Tak, by the way. Ktoś tutaj gra. Tak średnio gra, ale dajmy mu napiwek. 20 symolonów. Niech ma. Pamiętam, że jak moja simka kiedyś grała, to nikt nie chciał dawać symoleonów, chociaż miała na 10 poziom rozwinięte. Tak, będą tylko patrzeć i cieszyć się, ale nikt nie rzuci niczego. A biedaczek też chciałby trochę ten. Panny z hydromasażem? I bo przyszedł do mnie ziomek. I chce się poznać bliżej. I muszę wrócić do domu. Bo powie, że jestem niegrzeczna, a ja dopiero wyszłam. Dobra, no to spędźmy trochę czasu w domu w takim razie. Mam wrażenie, że ziomek się zabujał. Jest młodym dorosłym i sąsiadem. Kariera nieznana. Spróbujmy go troszeczkę tutaj poznać. Kliknijmy poznaj, kliknijmy zapytaj o zawód. Zobaczymy, kim jest, co robi. Mól książkowy. Autor. Okej. Czyli jest pisarzem po prostu. Jest po prostu pisarzem. Świetnie. Możesz ze mną usiąść? Nie. Dobra, wiecie co, ja tutaj sprzątnę, bo przecież tego nikt nie posprząta tak naprawdę, dopóki ja tego nie sprzątnę, bo nikt więcej się tym nie zainteresuje niestety. Jutro przyjdzie sprzątaczka, posprząta wszystko, co jest po pokojach poustawiane. I przyjdziemy do tego tej pana. Właśnie, mam włączone te wysokie ściany. Szkoda, że to mi się tutaj nie włącza razem z wysoką ścianą. Tutaj mam taką ładną ścianę. Nie, no nie jest ładna. No i patrzcie, no gdzie on znowu idzie? Zostaw moje śmieci! Nie, zostaw moje śmieci!
Zostaw moje śmieci! Halo! Moje śmieci są w moim koszu i proszę ich nie dotykać. Romantyczne, nie wchodzimy na romantyczne. Chociaż w sumie dobrze by było mieć jakiegoś ziomka, ale Salim to takie arabskie imię. A ja zbytnio nie chciałabym się spotykać z Arabem. Tak naprawdę. Kurczę, szukam tej opcji Poznaj jeszcze. Tylko nie widzę. Trudno. Trudno. Dobry Arab nie jest zły, tak? Nie, nic miłosnego, nic miłosnego. Śmieszna historia i zaraz będziemy szli spać, żeby jutrzejszy dzień szybciej nadszedł, żebyśmy mogli iść do pracy. Tylko tak, czy na moim podwórku po tej stronie tutaj coś się dzieje, bo tutaj widzę mnóstwo. Tak, to chodźmy tutaj, zjemy kolację. W sumie nie potrzebujemy nawet domu gotować, ze względu na to, że zawsze jest jakaś budka z jedzeniem. Więc można sobie... Co? Płody rolne? What? Jak można kupić płody rolne? Wow! Patrzcie, można kupić coś, na co trzeba długo, długo czekać. Tylko gruszki to ja w domu nie zrobię. Banana też nie, cebula, cytryna. Nie będę się bawić w ogrodnictwo już. Nie, na razie wystarczy. Co możemy tutaj kupić? Czy jeszcze nie wiem, o co się mogę targować? Aha. Wieprzowinę Adabo, nie wiem, co to było. Dostanę to jedzenie, Ewa? To jest Ewa, tak? Tak, to jest Ewa. Oczywiście, że to jest Ewa. Możesz usiąść i zjeść, jak cywilizowany człowiek. Patrzcie, nawet ten facet się od niej odsunął przez te włosy. Ale piękne ma włosy, powiedzcie. Mi się bardzo podoba ten kolor włosów. Dlatego takie zrobiłam. Miałam zrobić różowe, ale stwierdziłam, że to będzie już takie zbyt przesadzone. A turkus jest całkiem spoko. Czy ktoś tutaj coś jeszcze takiego ciekawego robi? Chyba nie. Tak, malowanie. Mogę trochę pomalować tutaj. Czasami. Jak wyjdziemy, możemy ten mural ukończyć, ale... Tak nie będziemy zbytnio się w to bawić, tak naprawdę. Czekam tylko, aż zajdzie chociaż do tej północy. I wrócimy sobie do domku, weźmiemy szybki prysznic, zrobimy sobie szybki siusiu. I pójdziemy spać. Także skorzystaj, chodź. Weź gorący prysznic. Pójdziemy spać i rano już śmigamy do pracy. Tak, pójdziemy pierwszy dzień do pracy, do nowej pracy. Będziemy stażystą, będziemy sprzątać. Ale zobaczycie, za 20 odcinków będziemy ordynatorem. Ja mam w ogóle listę rozpisaną. Co, gdzie i jak. Na przykład dla mnie grypa to jest, gdy z nim kicha. Mam dłości i słuchać, wycielamy. Na przykład. Mam gazy i chichoty, gwiazdy przed oczami, zimne dreszcze, spuchnięta głowa, parzenie w brzuchu, swędzący plumbob. Tak, mam wszystko rozpisane. I mniej więcej to się zgadza z tym, co tak naprawdę jest, także... Ja kiedyś dzięki tej rozpisce właśnie zrobiłam 100% tej kariery, czyli weszłam na poziom ordynatora. No, ale... Zrobimy to jeszcze raz. Powiem wam, że bycie lekarzem to jest chyba najfajniejszy z tych trzech zawodów, jakie nam dali. Tak, to trzeba posprzątać. Będzie chociaż musiała wynieść śmieci. Sprzątaczka. Za 57 simolonów wyniesie mi śmieci, spoko. Wiecie co, może sama wyniosę. Wtedy niczego nie zapłacę. Who knows? Tak, za godzinę zaczyna pracę, super. Sprzątnij resztę. I zróbmy jeszcze siusiu. Bo uwierzcie mi, że nie będziemy mieli czasu, żeby zrobić siusiu czy cokolwiek. Także trzymajcie kciuki za to, żeby pierwszy dzień poszedł jak najlepiej.
No pięknie i oczywiście dołączamy. Witaj w ważnej, wdzięcznej karierze medycznej, ponieważ dopiero zaczynasz w tej pracy, poświęć nieco czasu, by zaznajomić się z tym miejscem, ludźmi oraz podstawowymi obowiązkami zawodowymi. Z czasem dzięki umiejętnościom poświęceniu i pasji, pomagania innym simom. Juliet z pewnością zajdzie daleko w tej karierze. No, mam zamiar być ordynatorem. Także okej, okay, co mamy do zrobienia? Powitać dwóch współpracowników. Także tutaj jest pierwszy z naszych współpracowników. Pani na recepcji, albo pan. Pan na recepcji. I możemy powitać jeszcze panią tutaj przy laboratorium. Bo to jest analizator chemiczny. Albo jakiś, nie wiem. Oczywiście zawsze to jest pełno wody wszędzie, także... Sorki, memorki. Dasz się powitać? Nie dasz się powitać. To może z tobą się powitam. Z kimkolwiek chcesz się powitać. Aha, dobra, udało się powitać. Przeglądaj w sieci naukowe artykuły medyczne. Zapytaj współpracownika, jak minął dzień. To póki moją tutaj mamy, to możemy zapytać. Może się uda? O, jest! Czasami tych interakcji trzeba naprawdę poszukać. Niestety. Artykuły medyczne w sieci. Artykuły medyczne, dobra, to będzie to. Czasami się udaje znaleźć od razu, a czasami trzeba niestety poszukać tych wszystkich rzeczy. Dzień kończy nam się od 15, także mamy mało czasu na wypełnienie wszystkich obowiązków, a póki co jest prosto, uwierzcie mi, a potem będzie jeszcze gorzej. Rozmawiaj o pracy, tak? Jest, rozmawiaj o pracy. Dam, dam, dam. Na początku zawsze to jest takie chodzenie od miejsca A do miejsca B. A potem to już jest spoko. Rozmawiaj z pacjentem, rozmawiaj ze współpracownikami. Dobra, to póki mam tutaj współpracownika, to mogę z nim jeszcze porozmawiać o czymkolwiek. Na przykład dziel się genialnymi pomysłami. Okej. Okay. I tutaj mieliśmy drugiego... A, jest. Dobra, bo myślałam, że już mi uciekł, także możemy go powitać i że też powinno się... Jego rozmowa? Tak, jego rozmowa. Rozmawiaj z pacjentem. Narzekaj z pracy... Na pracę? Narzekaj? Dobra. To jak... Dobra. Trzeba jak najszybciej to ogarnąć, słuchajcie. Przepraszam, mój Facebook. Narzekaj na pracę. Okej. Okay. I rozmawiaj z pacjentem. Dobra, teraz idę porozmawiać z pacjentem. O Jezu. Przyjazne powitanie. Bo widzę, że to mi nigdy nie zejdzie. Czy będę miała inne interakcje? Pościel łóżko. Czy któreś łóżko jest do ścielania? Tak, na przykład to. Także chodź, pościelimy łóżeczko, posprzątamy w ogóle. Pięknie. Co nam tutaj wejdzie? Podaj jedzenie. Okej, okay, to możemy podać temu dziecku. Skoro już tutaj jesteśmy. O, dziecko nawet wstało od tego jedzenia. Wytrzyj kałużę. Okej, okay, to te kałuże wytrzemy. I możemy przy okazji porozmawiać z tą tutaj kobitką. No dobra, tej drugiej już nie musiałaś wycierać. Okej, okay, jedna zaliczona. Czy tutaj coś... Aha, czyli mogę z tobą jeszcze porozmawiać. Albo nie, chodźmy na recepcję. Chodźmy na recepcję, bo on jest mniej zajęty, tak mam wrażenie. Tutaj powinniśmy ich tutaj w ogóle przywitać i rzucić na to, żeby poszli sobie usiąść, ale to spokojnie. O! I to jest najpiękniejsze. Wypij filiżankę kawy. Rozmawiaj o pracy ze współpracownikiem. Dobra, to najpierw weźmy... rozmawiaj o pracy. Narzekaj na pracę. Czy to by się nadawało? Zapytaj o pensję. Rozmawiaj o pracy, dobra. Co, idziemy na kawkę, rozumiem. Godzina 11, idziemy na kawkę. A tutaj sobie zaparzymy kawkę, wypijemy na spokojnie. Tak, to też jest bardzo ważny obowiązek w pracy. Autentycznie. Tylko ta kawa będzie słaba, bo to jest słaby automat, niestety. I przy okazji pogadamy z drugim ziomkiem. Słuchajcie, dzisiaj moglibyśmy już nic nie robić tak naprawdę w tej pracy.
Wcześniej niestety nie możemy wyjść. Mamy 100%, ale z racji tego, że nie ma sensu siedzieć i nic nie robić, to ja po prostu przyjmuję tych simów na kozetki, bo i tak... Po prostu musiałabym siedzieć te 2 godziny i nic nie robić, a moja simka nie wymaga żadnych tutaj większych interakcji, żeby się nią pozajmować. Bo zajęłam się nią, zanim poszła do pracy i wszystko jest ok. Mamy jeszcze jedną wolną kozetkę. Jednego lekarza. Serio. Tak, dzień się niedługo kończy, także ok. Chcesz wynieść śmieci? Dobrze, idź wynieść śmieci. Tutaj jest sala porodowa, jakby ktoś nie wiedział. Można tutaj leczyć pacjenta albo urodzić dziecko. I tak, trzeba będzie jedno urodzić dziecko, gdzieś tam na którymś poziomie. Gdzie jest łazienka? Tu jest łazienka. Brakuje mi prysznica w tych łazienkach, naprawdę. Powinien być jakiś prysznic, ale nigdzie nie spotkałam takowego. Także... A, umyj ręce jeszcze raz. I jeszcze raz. I zarobiliśmy całe 188 simoleonów. Ale... Jesteśmy blisko awansu. Zawsze będziemy blisko awansu, dopóki ta wskazówka nie skoczy do góry. Okej, była sprzątaczka, posprzątała, wzięła 40 simoleonów. A my... Jak tam nasza praca wygląda? No, patrzcie, będzie awans. Będzie awans, jak tylko pójdziemy do pracy. Okej, powinniśmy zjeść sobie jakiś obiadek tutaj w sumie. I powinnam też mieć coś w lodóweczce jeszcze z wczoraj. Słuchajcie, jak pięknie to wygląda, kiedy ona jest taka ogarnięta i taka szczęśliwa i skupiona, kiedy wraca z pracy. I to szczęście mnie i się udziela. Naprawdę. Okej, co jeszcze możemy zrobić? Zabawę ich wbić na górę. Także oglądaj kanał. A! Pooglądaj sobie romanse po ścieraniu. I pierceniu. Spoko. Nie, no spoko. Ciekawe jestem, czy coś będzie dzisiaj wieczorem organizowane. Jest poniedziałek, to chyba nie będzie. Czy już? Tak, już? A, jeszcze się w ogóle flirciarska zrobiła. Gdzie jest moje podwórko? Po drugiej stronie budynku. Okej. Wow, to są oczywiście tak. Jedzenie i rzeczy. O, zobaczcie, jest ziomek. Jest ziomek. Możemy oglądać go. A pytanie, bo tutaj widziałam, że możemy kupić ten obraz, a możemy też sprzedać. Pytanie, czy my dostaniemy kasę, czy nie? Okej. Tutaj też jest jakiś obraz. O lol. O nie wierzę. O nie wierzę. Jeszcze jakieś? Nie. A szkoda, a szkoda. Nie, to jest chyba jakiś po prostu błąd w grze, tak naprawdę, bo ja nie wierzę, że... O Jezu, mogliśmy kupić i mogliśmy sprzedać. Szaleństwo. Dobrze, ziomek, pomagaj. Ej, miałeś pomóc w tym muralu. Smutno. To będzie brzydki mural. Ona nie potrafi malować, ale to nic. No, już mamy drugi poziom malowania, także nie jest źle, słuchajcie. Już? Nie wiem, kiedy ona by miała to skończyć. Wróćmy do domu, słuchajcie, bo czas antenowy już nam się kończy. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że będziecie czekać na kolejne odcinki. Zobaczycie razem ze mną, jak się idzie na sam szczyt kariery medycznej, że będziemy się świetnie po drodze bawić. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku i cześć!